Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na środę, spotkanie i Izraela z Panem. Przygotuj się na spotkanie Twojego Boga Izraelu. Księga Amosa, 4:12. 4 rozdział Księgi Amosa zaczyna się opisem grzechów Izraela, a kończy się ogłoszeniem dnia rozliczenia. Bóg zapowiada, że pociągnie swoich wyznawców do odpowiedzialności za to, w jaki sposób żyli i traktowali siebie nawzajem. Amos wymienił szereg katastrof naturalnych, z których każda była wystarczająca, by zwrócić naród ku Panu. Lista składa się z 7 nieszczęść, a więc jest pełnią miary kary za złamanie Bożego przymierza, zgodnie ze słowami Mojżesza zapisanymi w 26 rozdziale Księgi Kapłańskiej. Niektóre z tych nieszczęść przypominają plagi zesłane na Egipt, natomiast opis ostatnich z nich bezpośrednio nawiązuje do unicestwienia Sodomy i Gomory. Zgodnie z modlitwą Salomona w dniu poświęcenia świątyni, do czego powinniśmy prowadzić naród izraelski, spotykające go nieszczęścia. Pierwsza Księga Królewska, 8 rozdział i 37-40. A gdy nastanie głód na ziemi i gdy przyjdzie zaraza, śnieć, rdza, szarańcza, gdy jego niszczyciele uderzą go w którymś z miast jego ziemi, gdy nastanie jakiekolwiek plaga, jakiekolwiek choroba, wtedy wszelką modlitwę, wszelkie błaganie, jakiekolwiek wypowie poszczególny człowiek lub cały lud izraelski, kto tylko odczuje to w swoim sercu jako cios i wzniesie swoje dłonie ku temu przybytkowi, ty racz wysłuchać w niebie, w miejscu, gdzie mieszkasz, i odpuść i wykroczenie, i dać każdemu według wszystkich jego występków. Ty bowiem znasz jego serce, gdyż ty jedynie znasz serca wszystkich synów ludzkich. A gdyby się ciebie bali po wszystkie dni swojego życia w ziemi, które dałeś naszym ojcom. Izraelici przestali zachowywać się jak normalny naród, a Najwyższy daremnie usiłował do nich dotrzeć. Nawet kary Boże utwierdzały ich w zatwardziałości serc, ponieważ uparcie nie chcieli nawrócić się do Pana. Amos skierował do nich ostatnie wezwanie do powrotu. Ostateczny sąd zbliżał się nieuchronnie, ale Amos nie określił, na czym miał on polegać. Niepokojąca niepewność słowa proroka czyni groźbę sądu jeszcze bardziej złowieszczą. Izraelici zaniedbali powrót do Boga. Tak więc on postanowił zwrócić się przeciwko nim. Czy wobec mającej nastąpić kary ich spotkanie z Panem miało się okazać dla nich zbawienne? Księga Amosa, 4 rozdział, zaczyna się słowami: dlatego tak postąpię z Tobą, Izraelu, będącym echem tradycyjnej formuły przyrzeczenia. To uroczyste stwierdzenie wzywa Izraelitów do reakcji, przygotowania się na spotkanie z Bogiem, podobne do tego, jakie miało miejsce na Synaju. Przeczytaj uważnie Amosa, 4 rozdział. 4 rozdział i werset 12 i 13. Dlatego tak postąpię z Tobą, Izraelu, a ponieważ tak chcę z Tobą postąpić, przeto przygotuj się na spotkanie Twojego Boga, Izraelu. On bowiem jest tym, który kształtuje góry i stwarza wiatr i objawia człowiekowi swoje zamysły.
On stwarza zorzę poranną i mrok i kroczy po wyżynach ziemi, a imię Jego Pan, Bóg zastępów. Gdybyś nagle usłyszał wezwanie: Adamie, Ewo, przygotuj się na spotkanie Twojego Boga, jak zareagowałbyś na nie? Co byłoby Twoją jedyną nadzieją w tej sytuacji? Przeczytaję list do Rzymian, 3 rozdział, od 19 do 28. A wiem, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakona, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. A teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. A to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. A są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc chluba Twoja wykluczona? Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Dziękuję bardzo.